Witam wszystkich, Marcin Mieckowski z tej strony. Startujemy z Byczym Podcastem numer 2. W dniu dzisiejszym w okrojonym składzie jestem z samym Bartkiem. Cześć Bartek. Witam. Postaramy się zachować taką samą formułę przez wszystkie nasze podcasty. To znaczy będziemy poruszali mniej więcej jak 2-3 tematy, żeby was nie zanudzić i żeby samemu nie poplątać się w zeznaniach. Żebyśmy mieli możliwość mówienia z sensem i żeby słuchanie nas było ciekawe. W dniu dzisiejszym to, co jest chyba najważniejsze w perspektywie ostatnich kilkudziesięciu godzin w Chicago, czyli wyrównanie kontraktu przez byki Zacha Lawina. Zach nie ucieknie do Sacramento i przez najbliższe 4 lata, miejmy nadzieję, będzie zdrowy grał w Chicago. Porozmawiamy sobie o debiutach naszych rookie, czyli Chandlera Hutchisona i Wendella Cartera Juniora w 3 pierwszych spotkaniach Summer League. I na koniec weźmiemy pod lupę aktualny roster Chicago i to, co my byśmy jeszcze z tym rosterem zamieszali. To jako pierwszy punkt naszego podcastu Zach LaVine. 4 lata, 78 milionów. Czy to dobrze, że Chicago ten kontrakt, tą ofertę kontraktu wyrównało? I jak ty Bartek to oceniasz? Moim zdaniem to była dobra decyzja i na pewno wartość tego kontraktu mieści się w granicach rozsądku. Mówiliśmy w poprzednim podcaście, ile my byśmy byli w stanie zapłacić Zachowi i jakie okoliczności temu wszystkiemu sprzyjają bądź nie sprzyjają. Była na stole oferta Kings, została wyrównana moim zdaniem dobrze. Nie daliśmy odejść Zachowi, który był główną częścią wymiany za Jimmy'ego Butlera. Miał być twarzą organizacji, wciąż jest szansa na to, że nią będzie. Wyglądał na trochę obrażonego, byliśmy źli. Chyba nie tylko ja, ty też tam. Ty chyba do końca nie wiedziałeś, co siedzi u Zacha w głowie. No tak naprawdę od samego początku, tak jak pisaliśmy, mój pierwszy komentarz to było poczekajmy do pierwszego, dłuższego wywiadu Zacha, no bo to, co zaczęło wypływać, te jakieś wyrywki z kontekstu, jak się, miejmy nadzieję, okazało, no świadczyły o tym, że na linii Gar Forman Zach LaVine może być bardzo nieciekawie. Jeśli by oczywiście tutaj został, tak? No tak, ale no koniec końców Zach wypowiedział się, powiedział, że to zdanie było wyrwane z kontekstu kompletnie. Był trochę niepocieszony tym, że musiał w ogóle doczekać się oferty Kings, zanim Bulls ją wyrównali, ale moim zdaniem no, na tym polega opcja bycia zastrzeżonym wolnym agentem. Tak, my nie musieliśmy rzucać w niego pieniędzmi, skoro tak naprawdę jego wartość nie była jakaś super wielka na rynku, ani też nie było wiele zespołów zdolnych zaoferować mu te największe pieniądze, które chyba oczekiwał. Więc Forman bardzo mądrze wyczekał sytuację, zobaczył, jaka jest oferta Kings, wyrównał ją, no i tyle. No i Zach nie może mieć pretensji, bo gdyby nie pojawiła się oferta Kings, to mogłoby się skończyć na kwalifikowane i tyle by sobie zarobił. Takie jest moje zdanie. No właśnie, na pewno się mogę z tobą zgodzić, ale Od razu po informacji, że Chicago ten kontrakt wyrówna, pojawiło się nie tylko w polskim internecie, nie tylko w polskim Twitterze, ale w ogóle w środowisku tak jakby fanów Chicago posty, komentarze pod tytułem, że Gar Forman to idiota, że to jest z miejsca jeden z gorszych kontraktów, że Chicago go masakrycznie przepłaciło. I ja sobie zrobiłem taką bardzo tą listę i tak już zawęziłem. Zrobiłem sobie listę kontraktów i nazwisk graczy, którzy kontrakty podpisywali niekoniecznie w tym roku, a wiadomo, że salary jest teraz wyższe, jak na przykład 2-3 lata temu. Natomiast listę graczy, którzy będą zarabiali i w tym, i w kolejnych latach od LaVine'a więcej. I lecąc po kolei, bo LaVine z tym kontraktem na poziomie 18-19 milionów rocznie będzie się plasował gdzieś tam w granicach 45-50 miejsca, jeśli chodzi o zarobki graczy. No jakoś tak też to widziałem. No, a przed nim są m.in. Tyler Johnson, Allen Crabbe, no Jimmy Butler to... Jimmy'ego Butlera tutaj absolutnie nie wliczamy, natomiast Jimmy Butler dostał praktycznie maksa, tak? 3 lata temu i ten kontrakt daje mu w tym momencie niecałe 20 milionów. Ale okej, jest Tyler Johnson, jest Allen Crabbe, jest Danilo Gallinari,
który przez najbliższe 2 lata będzie dostawał po 22 bańki rocznie. Jest oczywiście Chandler Parsons, to najprawdopodobniej najgorszy kontrakt w lidze. Jest Harrison Barnes, jest Bradley Beal i kurczę, tak biorąc pod uwagę, znaczy zakładając oczywiście, że Zach LaVine jest zdrowy i będzie zdrowy, to patrząc na to, że Bradley Beal, który charakterologicznie to chyba to nie jest kopia Zacha LaVina, natomiast gracz, który jest charakterologicznie podobny i myślę, że podobną rolę na parkiecie będzie spełniał, to Bradley Beal w tym roku dostanie 25, a w kolejnych 27 i prawie 29 milionów. Tak więc kurczę, no ten kontrakt Zacha, z jednej strony 19 milionów działa na wyobraźni, to jest bardzo dużo, z drugiej strony w obecnych realiach to ten kontrakt da się obronić i można powiedzieć, że Gar Forma razem z Paxsonem wyciągnęli jednak swego rodzaju wnioski i nie popełnili takiego błędu, jaki zrobili w przypadku Derricka Rose'a. No na pewno, no z tych gości, których wymieniłeś, no All-Starów tutaj za dużo nie widać, jest fatalny kontrakt Parsonsa, który gdzieś tam byliśmy, rozmawialiśmy na temat tego kontraktu, czy nie warto by go było przyjąć z jakimś pikiem w noc draftu. No i będą mieli ciężko z pozbyciem się takiego kontraktu, to nie jest gościu, który dobrze rokuje, w przeciwieństwie do Zaka, o ile będzie zdrowy. No bo w sumie Jimmy Butler, tego, Bradley Beal, reszta to nie są jacyś wybitni zawodnicy, a zarabiają tylko kasę. Zach jest zdecydowanie najmłodszy, tak? Zach nawet nie wchodzi w swój prime time. Zach ten prime wejdzie tak naprawdę, jak ten kontrakt się skończy. No tak, no i też musimy mieć na uwadze, że te kontrakty, które podpisujemy dzisiaj, proporcjonalnie mają całkiem inną wartość do tych podpisywanych parę lat temu, kiedy jeszcze podpisywaliśmy umowę z Jimmy. Ja widziałem jakiś taki post, nie chcę tutaj się w żaden sposób upierać przy nim, czy to prawda, czy nie, bo mignęło mi to, nie jestem w stanie tego odkopać, więc jeżeli popełnię gafę, to z góry przepraszam, ale widziałem coś takiego, że jeżeli ten kontrakt byłby podpisany jakby przed tą ostatnią podwyżką salary cap, to on by był warty gdzieś w granicach 12 milionów, a nie 19, więc tak idą proporcje, tak zmienia się liga, zmieniają się budżety, wszystko idzie w górę, są zawodnicy, którzy zarabiają grubo powyżej 30, ale są zawodnicy, którzy nigdy nie będą All-Starami najprawdopodobniej, po prostu mieli szczęście, że byli na rynku wtedy, kiedy było dużo kasy dostępnej, zyskali kontrakty po 20 baniek, nawet więcej, no i teraz ich drużyny mają problem, tak jak na przykład z Ludengiem, czy właśnie z Parsonsem. Też widziałem taką dyskusję i taki post, bo ktoś też napisał, że gdyby Zach LaVine podpisywał ten kontrakt i miałby on procentowo taki sam udział w salary cap drużyny jak parę lat temu, to on byłby kwotowo mniejszy niż na przykład kontrakt Gortata, który podpisał z Waszyngtonem. No dokładnie, dlatego nie można mówić, że to jest jakaś zła umowa, zwłaszcza, że wiesz, jak to będzie teraz, to jest dużo, no bo Zach jednak nie pokazał wszystkiego, co potrafi, to trwało krótko, kibice chcą efektów natychmiast, no tacy jesteśmy, taka jest większość kibiców. No i Zach musi udowodnić, że jest tego warty. Jeżeli będzie zdrowy, będzie się dalej rozwijał i stanie się All-Starem, to wiesz, jak będzie. Nikt nie powie, że o, przepłaciliśmy Zacha, tylko wręcz powiedzą, że o, mamy gościa, który jest, nie wiem, powiedzmy All-Starem albo ociera się już o All-Star, jest świetnym zawodnikiem. Mamy go za niecałe 20 baniek. To już brzmi całkowicie inaczej. No i myślę, że na to należy się zastawiać, skoro Zach został, skoro ten nasz young core został utrzymany, wręcz wzmocniony naszymi dwoma rookies, do których myślę, że możemy zaraz przejść, bo już rozmawiamy prawie 10 minut o samym kontrakcie Zacha. To jest temat rzeka. No zobaczymy. Zach na pewno ma czas, żeby coś udowodnić. Ja jeszcze tylko dodam taki humorystyczny akcent odnośnie kontraktu Zacha. Fani Chicago cieszą się, że podpisaliśmy Zacha LaVina, bo to oznacza, że w końcu Cristiano Felicio nie jest trzecim najlepiej zarabiającym graczem Chicago. No to z pewnością jest też dobra wiadomość. Spadł z podium. Ale widziałem, jaki był szczęśliwy na tych meczach Summer League. No, siedział, wyglądał prawie jakiś asystent coacha co najmniej. Jakby zrzekł się pieniędzy, to mógłby w nim zostać. No nie wiem, czy chciałbym, żeby Felek jeszcze kogoś uczył gry po tym, co sam pokazuje. Okej, to przechodzimy szybko do kolejnego motywu. Tak jak napisałem dzisiaj w tekście, Summer League to nie jest bardzo dobra wykładnia do tego, żeby wyciągać wnioski,
ani zbyt się ekscytować występami graczy. Natomiast Wendell Carter Jr. i Chandler Hutchison mają ze sobą już trzy rozegrane spotkania i to są trzy bardzo dobre rozegrane spotkania. Może jakoś indywidualnie nie błyszczą i nie wykręcili jakichś galaktycznych cyfr, natomiast patrząc na to, jak prezentują się na tle czy pozostałych graczy w Chicago, czy na tle swoich rywali z tych trzech spotkań, to te debiuty i te trzy rozegrane spotkania moim zdaniem na bardzo, bardzo duży plus. I co ty byś na ten temat powiedział? Czekałem na Summer League. Oglądałem wszystkie trzy spotkania do tej pory właśnie. No nie ma co się oszukiwać. Chciałem zobaczyć, jak grają Wendell i Chandler. Myślę, że w każdym z nich możemy wyciągnąć pozytywne wnioski z tego, co chłopaki pokazali. No i też musimy pamiętać, że oni nie mają z kim tam grać za bardzo. Antonio Blakeney robi, co chce. To jest taki jeździec bez głowy, który no tak, do NBA raczej sobie miejsca nie zagrzeje. Tak, oczywiście w cudzysłowie, ale Russell Westbrook bez asyst Ligi Letniej. Russell Westbrook bez Russella Westbrooka. No. No nie, no na pewno po prostu, no wiadomo po co się to ogląda. Oboje pokazali ile są warci, w każdym meczu pokazali nieco inne swoje atuty. To co mi się podoba to to, że Chandler kiedy nie do końca mu siedzi albo wręcz nawet nie próbuje, bo jest dobrze kryty, to potrafi znaleźć sobie jakiś sposób, żeby mieć odpowiedni wpływ na grę. Wczoraj w pierwszej kwarcie 6 asyst, łącznie skończył z 8, ale tak jak pisaliśmy, myślę, że bez problemu mógłby mieć powyżej 10 asyst, gdyby miał wokół siebie ludzi bardziej ogarniętych. Wendell tym razem tylko 2 bloki, ale no to chyba to już taki standard. Myślę, że możemy się po nim spodziewać tych 2 bloków, przynajmniej w Summer League. 23 punkty. No ładnie to wyglądało, ładnie. No i ta jedna trójka też po podaniu Chandlera. W takim spokoju rzucona, blok na Trae Youngu. No było na co popatrzeć. Mi najbardziej chyba z tego całego spotkania, niestety go nie oglądałem. Praca kurczę nie pozwoliła. Ale najbardziej z tego spotkania zaimponowało mi to, co było widać na highlight'cie, jak on chciał, jak on ustał, jak zależało mu na tym, żeby wybronić w akcji 1 na 1 Trae Younga i to było na 8, na 9 metrze? Tak, tak. W ogóle to, jak Wendell broni, jak się zmienia. Ma szalenie szybkie nogi, to jest rzadko. Jak on jest w stanie kryć chyba wszystkie pozycje od jedynki, to naprawdę ja nie przesadzam. To, jak on broni, no ja jestem w ciężkim szoku. W ogóle jak on mądrze się ustawia, naprawdę inteligencja, IQ koszykarskie, jestem pod wielkim wrażeniem i aż mi jest głupio, że wątpiłem w ten pik, bo chyba muszę się gryźć w język i zwracać honor już teraz. To tylko Summer League, ale no to co pokazuje Wendell, jak stara się mieć wpływ na grę drużyny, jak czasem wręcz widać, że dyryguje tym wszystkim, to co robi bez piłki, co nie znajduje odzwierciedlenia w statystykach, no to są takie rzeczy, gdzie docenia się zawodnika jeszcze bardziej. Z perspektywy czasu może się okazać, że my jako fani Chicago będziemy się zastanawiali nie nad tym, czy wybór Wendella Cartera był lepszy, aniżeli na przykład wybór Michaela Portera Juniora bądź Mohameda Bamby, ale czy dobrze zrobiliśmy wybierając Wendella, nie wybierając Kevina Knoxa. No, Knox też świetnie wygląda. Z tej topki draftu, jeżeli miałbym powiedzieć to, co widzę w Summer League, staram się to tak w miarę śledzić, wiadomo, tylko Bulls na żywo, resztę gdzieś tam z highlightów, czy po bok skorach, no ale to chyba Wendell, Jaren Jackson i Kevin Knox z tej topki takiej prezentują się najlepiej. Ayton czy Bagley niczym mi w ogóle nie imponują. Nic takiego nie pokazują, czego bym się nie spodziewał. Ayton no jest wielki, więc te swoje zbiórki i punkty zawsze zdobędzie. Poza tym nie wydaje mi się, żeby w ogóle miał ochotę robić cokolwiek innego. Nie widzę, no po prostu jakoś niczym mnie nie urzekł. No a z tych pozostałych gości już spoza topki, czy w ogóle już z końca pierwszej czy drugiej rundy, no to chyba najbardziej podobają mi się Chandler. Podobał mi się Keita Bates-Diop. Bardzo dobry mecz. Wolves, no i jeszcze Mitchell Robinson w Knicks. Ciekawy gość, no właśnie, wygląda nieźle. Ty go opisywałeś już jakieś pół roku temu, ja ci bodajże od razu po drafcie podesłałem jeden filmik na temat tego, żeby się nie okazało, że to jest gość, który potrafi zrobić jeden kozioł, dwutakt i wsadzić piłkę zaczynając z połowy.
Ale faktycznie, on jak na swoje parametry to też niesamowicie się rusza, jest niesamowicie silny i szybki. I można teraz tylko i wyłącznie gdybać, jak wysoko by w drafcie skoczył, gdyby w poprzednim roku grał na jakimkolwiek college'u. No pytanie jeszcze co do jego psychiki, bo tutaj chyba najwięcej wątpliwości jest, czy to w mediach, czy tak jak gdzieś widzę, piszą ludzie na Reddicie, gdzieś tam w tych tematach o drafcie, bo wydawało się, że chłopak po prostu talent jest, ale głowa nie do końca, więc zobaczymy, jak on sobie poradzi w NBA. No dobra, to w takim razie na deser tak jakby możemy się przyjrzeć temu, jak wygląda w tym momencie roster Chicago i zakładamy Ryan Archidiakono, jak go wymawiać? Nie, chyba jakoś arcydiakono. No właśnie, Nieważne, no Archidiakono. nie musimy Jego tego zapamiętywać, raczej. bo raczej nie będziemy go często musieli wymawiać, chyba że No więc właśnie, będziemy. twoim zdaniem on w tym roku dostanie jakiekolwiek szanse gry, nawet na jakimś two-way kontrakcie z G League, czy kończy się liga letnia i w ogóle zapominamy, że ktoś taki kręcił się w okolicach pierwszego rosteru byków. Nie mam pojęcia. Na pewno Payne jest w tej chwili dwójką i sprawa otwarta jako trzeci na jedynce. No Możliwe, że tak, Ja jeżeli nikogo więcej nie dzisiaj podpiszemy. poruszyłem na shoutboxie ten temat z Matem. Na rynku jest paru guardów, którzy mogliby pełnić rolę takiego weterana z ławki i bądź co bądź dać trochę, może niekoniecznie jakości, natomiast doświadczenia, rutyny, takiego boiskowego cwaniactwa. Dostępni są bodajże Mario Chalmers, dostępny jest Ramon Sessions, dostępny jest Aaron Brooks, który już grał dobrych parę lat temu w Chicago. Gdybyś mógł podjąć taką decyzję, to w ogóle rozpatrywałbyś kandydaturę któregokolwiek z weteranów na trzeciego rozgrywającego w Chicago? Kosztem Archidiakono, chyba każdego z nich. Po prostu jakiekolwiek doświadczenie w tej chwili, w tej młodej drużynie się przyda. A jeżeli byłby to Brooks, który grał już w Chicago i no, nie był rewelacyjny, ale też nie był najgorszy, nie kosztowałby nas zbyt wiele, to dlaczego nie? Na pewno, jeżeli już by musiał wejść na boisko, to dałby więcej niż właśnie Archidiakono, który nie podoba mi się w niczym tak naprawdę i nie widzę jego przyszłości na parkietach NBA. Bo tak naprawdę tygodni temu Chicago, można było się śmiać, że Chicago ma 7, 8 czy nawet 9 guardów w pewnej chwili. Natomiast w tym momencie odpukać, jeśli zaczyna się sezon i cokolwiek dzieje się z Chrisem Dunnem, to Chicago tak naprawdę zostaje z Cameronem Payne'em i z przymusu na tej jedynce trzeba by testować ponownie Denzela Valentina. Można by przymierzyć chyba Zacha Lawina, natomiast nie ma chyba żadnej innej alternatywy. No nie ma i wtedy pewnie będzie jakieś kombinowanie. Musimy mieć nadzieję, że Dan będzie zdrowy, że Payne może pokaże jednak, że ma chociaż odrobinę talentu, a nie tylko umie zbijać piątki i pajacować. No No bo. te parę minut w garbage time w poprzednim sezonie, pod koniec pierwszego sezonu zagrał i jak go nie lubię, tak mam nadzieję, że jako backup dla Dana, kurczę, na te 15-16 minut, no może da radę. Kurczę, mógłby dać No radę. sporo za niego oddaliśmy, więc mógłby chociaż w jakimś stopniu się odwdzięczyć, no ale ja też długoterminowo jakoś nie wierzę w Payna jako tego drugiego rozgrywającego u nas. Będziemy musieli poszukać pewnie na rynku kogoś albo nie wiem, To może w tak przyszłorocznym krótko, drafcie, bo nie bo sądzę, że znowu będziemy wysoko w drafcie. pewnego rodzaju rozwiązaniem na pewno byłoby zaproponowanie kontraktu Smartowi. Czy ty widzisz jakikolwiek sens i widzisz Smarta w tej rotacji? Jako gościa z ławki w takiej drużynie jak Bulls, myślę, że szkoda i Smarta, i szkoda naszego budżetu. To mamy chyba podobne zdanie. Ja byłem fanem zatrudnienia Marcusa Smarta. Natomiast patrząc na to, że on by zabierał minuty, to jest takie kombo, tak? Jedynka, dwójka, czasem też trójka, i jemu pewnie bez różnicy, bo on bronić, walczyć i gryźć parkiet będzie wszędzie. Natomiast zawieranie minut, czy Danowi, czy Lawinowi, czy Hutchinsonowi,
komukolwiek z tej trójki, czy nawet niech to będzie Denzel Valentine albo Sean Kilpatrick, to nie ma sensu. A Marcus Smart to jest zawodnik, który wydaje mi się, że długofalowo nie pogodziłby się z rolą tego czwartego, piątego gracza obwodowego w rotacji. Nie, to jest gość, który powinien iść do jakiejś drużyny, która jest też w przebudowie, gdzie będzie graczem pierwszej piątki i będzie też stanowił gdzieś tam podstawę tej budującej się drużyny. My już swój trzon mamy, potrzebujemy pieniędzy na następne lato, jeżeli chcemy o coś walczyć i może podpisać jakieś głośne nazwisko i nie warto marnować tego na rezerwowych. Wszedłbym w jakichś Kończąc temat weteranów, Smarta, to roleplayerów ja i bym go tyle. widział w San Antonio. No San Antonio chyba czeka dłuższa przebudowa i jestem ciekawy, jak to ugryzą, bo nie sądzę, że dostaną to, czego by oczekiwali za Kawhiego Leonarda, o ile w ogóle cokolwiek dostaną. Dobra, to temat obwodu i rozgrywających mamy za sobą. Pozycja numer 3. Jest Chandler Hutchison. Jest zupełnie teoretycznie albo Denzel Valentine, albo Justin Holiday, którzy grywali, a grać nie powinni na trójce. Mamy w tym momencie chyba 13 podpisanych graczy na sezon, 13 albo 14. Jabari Parker. Wszedłbyś w to, a jeśli tak, to na jakim kontrakcie? Nie wszedłbym w ogóle w to. To też by było wydanie dużej ilości pieniędzy, na pewno. No i na gościa, który raczej nie grałby w pierwszej piątce. Ja w ogóle nie wiem, czy widzę Parkera po tych urazach, które przebył jako kogoś, kto może grać na trójce, prędzej na czwórce, a to w ogóle już się mija z celem. Ja bym mu kontrakt na rok na pewno dał, natomiast strasznie na ten moment strasznie mi się wahał, bo z jednej strony fajnie, bo Chicago lubi takie motywy jak bohater tego miasta, Jabari Parker na pewno dostałby taką łatkę, tak? Powrót do domu, powrót do Chicago i na jednorocznym kontrakcie, jak Chicago w tym roku o żadne poważniejsze trofea walczyć nie będzie, to mógłby się tutaj spróbować. Natomiast z drugiej strony zaproponowanie mu nawet na zasadach 1 plus 1, 30 milionów, tak? Czyli 15 plus 15, bo gdzieś tam były plotki, że on oczekuje kontraktu na poziomie 16 chyba milionów. Czy nie wpłynęłoby to jakoś deprymująco po pierwsze na Hutchisona, który zarobi niecałe 2, a jest przymierzany chyba nie tylko przez nas do roli startera, no i przez innych graczy, w tym między innymi przez Lawina. Bo Zach jest po jednej kontuzji, ciężko mu było wynegocjować kontrakt z Chicago. Fakt faktem, że w końcu dostał pieniądze całkiem przyzwoite. Natomiast Chicago negocjuje i czeka z ofertą dla Zacha, aż ofertę kontraktu dało mu Sacramento. Jest to 19 milionów, a po paru dniach sami wykładają kilkanaście milionów dla gościa, który stracił ponad 2 lata przez podobne kontuzje kolan. No nie, to się mija z celem moim zdaniem. Poza tym, tak stawiając się w pozycji, w której znajduje się teraz Jabari, on raczej będzie szukał czegoś długoterminowego, żeby zabezpieczyć swoją przyszłość. To już jest gość, który musi zdawać sobie sprawę z tego, że po tych urazach, no może nie udać mu się wrócić, może się łamać co chwilę, albo wręcz będzie musiał zrezygnować. To nie jest jakieś tam byle jakie stłuczenie. To już ma wpływ na karierę zawodnika. Jeżeli zdarzyło się dwa razy, no to różnie może z nim być. Ja mu życzę jak najlepiej. Spory talent oczywiście, ale duże ryzyko. My tego nie potrzebujemy. Wystarczy, że mamy już Zaka, że mieliśmy Derricka Rose'a. Chyba nikt nie chce przechodzić przez to po raz kolejny. No okej, nie widzimy w rotacji Parkera, nie widzimy w tym momencie sensu zatrudnienia Marcusa Smarta, widzimy jakieś tam potrzeby i byłoby fajnie, gdyby Gar Forman też o tym pomyślał, dołączenia do drużyny. Moim zdaniem powinien to być weteran właśnie na pozycji point guarda. Natomiast widzisz, patrząc na to, jacy wolni agenci są w tym momencie dostępni, czy widzisz jakiekolwiek nazwisko, jakąkolwiek osobowość, która mogłaby do Chicago dołączyć i która cokolwiek by do tej drużyny wniosła, tak? Albo jakość, albo doświadczenie. Nie mam pojęcia nawet, kto teraz jeszcze został na rynku wolny z jakichś weteranów, czy na jedynkę, czy na trójkę. No ale na pewno jacyś by się przydali, szczególnie na trójkę, bo
No, pewnie będziemy grali Denzelem i Holidayem od biedy, jeżeli będzie trzeba zluzować trochę Chandlera, no bo wiadomo, nie będzie grał całego meczu. Zależy, jak potraktujemy ten sezon. Jeżeli chcemy się bić już o najwyższe cele, znaczy najwyższe cele, zagrać go na maksa po prostu, to można by było podpisać kogoś, żeby zapełnić ten roster z doświadczeniem, jeżeli ktoś się znajdzie. Ja No dobra, nie mam to. pojęcia, żeby się rozejrzeć, ale na dłuższą metę ja nie wiem, jaki jest plan. Myślę, że fajnie by było jeszcze w miarę wysoki pik w tym roku zgarnąć, zanim podpiszemy kogoś dobrego. Ja jestem teraz na hoops.hi.com i z takich przyzwoitych, niskich skrzydłowych, Rodney Hood, Joe Johnson, Shabazz Muhammad, Richard Jefferson chyba z kimś podpisał, tak mi się wydaje. I tak naprawdę to są tylko i wyłącznie trzy nazwiska. No, ale Rodney Hood to jest podobny kazus jak podpisanie Jabariego Parkera. Nie chodzi mi o kontuzję, ale o wydatki. A Joe To jest też, Johnson? to jest. A Joe Johnson, myślę, że można by go było podpisać za w miarę rozsądne pieniądze. Shabazz Napier jest jeszcze chyba, jeżeli chodzi o jedynkę, dostępny, tak? Tak. To też by nie było złe rozwiązanie za jakieś nieduże pieniądze. No, nie wiem, musiałbym się temu bardziej przyjrzeć i kto rzucać nazwiskami, bo nie wiem do końca, kto jest dostępny, no ale na pewno jacyś weterani by się przydali. No, Joe Johnson, nie wiem jakiego on kontraktu oczekuje, ale na pewno na trójkę za niewielkie pieniądze, czy chociażby na rok. Hoops Hype jest pod tym kątem bardzo fajny. Joe Johnson mógłby nie być bardzo wymagający, jeśli chodzi o kontrakt, bo w całej swojej karierze zarobił już 215 milionów. To jest w ogóle kosmos. A za ten sezon 10 z hakiem. No. No, prawie tak, 10-200, no. Nie, myślę, że jeżeli byśmy byli w stanie podpisać jednego gościa na trójkę i kogoś na jedynkę, to jesteśmy gotowi do tego sezonu i niech się dzieje co chce, ogrywajmy młodych, zobaczymy jak skończymy. Nie spodziewam się tanku, bo skoro nie udał się nawet w tym sezonie, to w kolejnym nawet na to nie liczę. Zobaczymy z jakim pikiem skończymy, kogo będziemy mogli z nim wyrywać w drafcie. I trzeba będzie myśleć o tym, na kogo wydać ten nasz budżet latem, bo przecież spadnie nam kontrakt Robina Lopeza, spadnie nam kontrakt chyba Holiday'a też. No tak, spadnie kontrakt Lopeza, spadnie kontrakt Holiday'a, opcję zespołu będzie miał Cameron Payne, na pewno wykonamy buyout na Asiku, bo Tak, ma bo tylko tam i chyba 3 wyłącznie miliony zostaną tak, jakieś. 3 miliony na ten sezon 2019-20, tak więc czterech graczy na pewno odpadnie. No będzie co wydawać. Kwestia tego, gdzie będziemy szukali uzupełnień i na jakiej roli. Czy będziemy szukać sobie po prostu solidnych zadaniowców, czy gwiazd. No nie wiem, zobaczymy. To pewnie będzie uzależnione od tego, jak się nasza młodzież rozwinie w tym sezonie. Nie sądzę, że będziemy szukać kogoś na czwórkę i piątkę, patrząc na Lauriego i to, co może grać z Wendelem. Zach chyba też po tym kontrakcie no nie oczekuje, że ktoś go zastąpi, a Zach wyląduje na ławce, więc tutaj bym szukał jakiegoś skrzydłowego, może rozgrywającego. Nie wiem, jak Chris Dania, mu bardzo kibicuję, uwielbiam Chrisa Dana, ale no zobaczymy. Musi pokazać duży progres w tym sezonie, jeżeli chce zostać jako ten point guard of the future, tak jak się o nim pisało. Mnie udana najbardziej boli to, być może to będzie z perspektywy czasu jego bardzo mocna strona, że Chrisa Dana jest za mało wszędzie. Był jakiś wywiad w połowie poprzedniego roku, że on się uczy tego leadershipu, że czasem jest zbyt cichy w szatni, o czym zresztą Fred Hoiberg bardzo często mu udzielał feedbacku na ten temat. Natomiast od momentu, jak sezon się skończył, to Dana można było zobaczyć tak naprawdę tylko na dwóch zdjęciach. On nie udziela żadnego wywiadu, on nie zamieszcza nigdzie tych swoich workoutów, nie lubi żadnych postów, ciężko tak naprawdę go wyczuć, tak? Co on robi, w jakim idzie kierunku, z kim trenuje, bo to też jest ważne, z kim gracz, który chce być liderem, spędzi całe lato. I strasznie dużo znaków zapytania koło Dana, co nie zmienia faktu, że gościa uwielbiam. To, w jaki sposób on gra i w jaki sposób się w tym sezonie rozwinął, to było coś naprawdę fajnego. No jest świetnym defensorem, a ja jakoś tak mam słabość do ludzi grających w obronie, a nie tylko do przodu. Dlatego tak bardzo mi się podobało to, co na razie pokazuje Wendell. Więc liczę, że Chris Dunn się rozwinie. Nie bez powodu był tak wysoko wybrany w drafcie. Tips zrobił to, co robi Tips zawsze, czyli zignorował swojego rookiego. Więc u nas tak naprawdę ja ten sezon Dana pierwszy u nas traktuję praktycznie jako jego rookie season i
kibicuję mu, żeby się rozwijał. Chciałbym, żeby był w topce rozgrywających tej ligi. No, oboje cenimy sobie defensywę i oczami wyobraźni takie trio, defensywny backcourt Chicago, czyli Dan, Nwaba i Hutchison, to jest miód na moje serce. No, zobaczymy, czy Nwaba zostanie tak swoją drogą. Jakoś chyba nikt się nie wyrywa po niego i mam nadzieję, że tak zostanie. No fajnie, jakby się skończyło na tym, że damy mu kwalifikacyjną ofertę i będziemy się za rok martwić. Dobra, z naszej strony w dniu dzisiejszym to chyba wszystko. Mamy nadzieję, że w przyszłym tygodniu wyskoczy jeszcze jakieś parę innych ciekawych tematów. Między innymi... No i kolejna osoba do rozmowy. I kolejna osoba do rozmowy, bo w dwójkę rozmawia się fajnie, natomiast w trójkę można było jednak tą dyskusję bardziej rozkręcić. Na pewno dużo ciekawiej, odmienne zdania. Serdeczne dzięki, Marcin Mięckowski. Dzięki. I do następnego. Do następnego.